Jesteśmy w następnej posiadłości. Tutaj akurat jest domek leśniczego. Teraz sprawdzimy, czy coś zostało. O kurde. Zostało i to bardzo dużo. Pięknych, nietypowych mebli. Wow, jaki stół. Wszystko drewniane. Kredens. O, teraz widzę, jest tutaj motyw myśliwski. Tak jest. To by się zgadzało. Witajcie w domu leśniczego. Jest bardzo ładny. Naprawdę warto było tutaj przyjechać. Pianino. Ciekawe, czy wydobędziemy jakiś dźwięk. Coś tam słychać. Piękny abażur. Cała lampa w ogóle robi wrażenie. Co tutaj mamy? Tu chyba kiedyś była łazienka. Tak, jest. Jest tutaj łazienka. Ale bardzo mało miejsca, więc od razu uderzamy w inne miejsce. Ciekawe, co znajdziemy w następnych pomieszczeniach. Tutaj chyba sypialnia. Zgadza się. Na wejściu całkiem fajny piecyk. Taki mały kredensik. Księgozbiór. Encyklopedie. Powiem tak, jestem pod wrażeniem. Kolejne piękne miejsce. Powoli zbliżamy się do Paryża, a po drodze odwiedzamy właśnie takie perełki. Tutaj kuchnia. Tutaj również całe wyposażenie zostało. I myślę, że przez bardzo wiele lat będzie jeszcze leżało na swoim miejscu. Tu się chyba zbliżamy do piwnicy. O kurde, wanna. Dość malutka. A tutaj żeliwny piec. Z kranem. Czyżby podgrzewał wodę? Całkiem możliwe. Piwnica. Brykiet? Tak. Tak. No, stona brykietu jest, na pewno. Dobra. Zawijam się na wyższe piętro. Od razu wbijamy po schodkach. Wyjście na zewnątrz, zarośnięte całkowicie, zobaczcie. Jest i Adam. Siemanko. Siemaneczko. Miło spotkać tutaj pozytywne osóbki. Dobra, ja lecę od razu na górę. O, Kasia już robi remonty. Czy postawili na takim pięknym stole krzesła? Chyba ktoś chciał to kupić. Lecimy na górę.
tutaj wąsko. Troszeczkę można powiedzieć, że zagrocone jest. To była chyba kolejna sypialnia. Najprawdopodobniej. Ciekawe, jakie daty widnieją na gazetach. Zaraz to sprawdzimy. 1972 rok. No, zobaczcie, jakie fury były wtedy. Widzę, że podłoga jest zapadnięta. O, ale tu przytulnie. Niesamowity stół. W stylu Ludwika XVI. Usiężne ozdoby. Czy to, o nie, on pełni funkcję chyba biurka. Tak, to nie stolik, tylko biurko. Ratanowy fotel. Kilka portretów. I wyjście na zewnątrz, ale najprawdopodobniej zamknięte. Tak. Nie wiem, czy jest więcej pięter, ale póki co nie widziałem schodów na jeszcze wyższe piętra. Tutaj mamy jeszcze jeden pokój, który minęliśmy. O kurde. Jedno jest pewne, że rodzina była bardzo oczytana. Na każdym regale widnieją książki. Stolik zjedzony przez korniki. Szkoda. Naprawdę mógłby jeszcze kilka lat komuś posłużyć. Co tu się działo? Ciężko powiedzieć. J.B. Peter. Po prostu się rozwali pod ciężarem książek. Zobaczcie, że półki już się poddały. Tutaj podobnie. Scenariusz, który widzimy praktycznie w każdym opuszczonym domu. Tapeta odeszła od ściany. Ale nie ma się co dziwić. Wiecie, jak to tapeta lubi się drzeć, a ściany mają uszy. Albo po prostu przestało się między nimi kleić. Jakie to z życia wzięte. A tutaj co? O, jakieś malutkie pomieszczenie. Teraz
zabiorę was do garażu. Wiem, że w garażu stoi samochód. Nie wiem, w jakim stanie, ale zaraz sprawdzimy. Zobaczcie, jak wygląda okno. Tutaj usiadłości pilnuje nasz wspaniały, pospolity pajączek kątnik. O, gdzie uciekasz? Polazł. Dobra, nie będziemy mu przeszkadzać. Idziemy dalej. Lecimy do garażu. Jesteśmy na zewnątrz. O, tutaj jest samochód, o którym wspominałem wcześniej. O kurde, nie jest w dobrym stanie. To bardziej taką... Co to może być? Jakiś Fordzik? Nie wiem, czy nie... Ford Fiesta? Tak, zgadza się. CLX. Fiesta CLX. Niestety już w tragicznym stanie. W głębi duszy liczyłem, że będzie troszkę lepiej. O, kolejny pajączek. Dobra. No niestety z Forda nie zostało zbyt wiele. Kamienie spadające poniszczyły szybę. Przynajmniej tak mi się wydaje. I liczę, że to nie był czynnik ludzki. Tutaj jakaś lodówka. Chyba nie z najstarszych, ale na pewno dość wiekowa. Chyba pokazałem wam wszystko w tym domu. Tak mi się wydaje. Tak jest. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć eksplorację i oczywiście ruszać dalej w trasę. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się w kolejny piątek lub w inne dni.